Uzyskanie wyroku eksmisyjnego to w niektórych przypadkach dopiero połowa drogi w celu pozbycia się niechcianego lokatora. Problem ten przybiera szczególnie na sile w sytuacjach, w których w wyroku eksmisyjnym sąd to orzek o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Jak wiadomo, do czasu dostarczenia lokalu socjalnego nie można wykonać eksmisji. Z kolei gminy nie mają wystarczającej liczby lokali. W skrajnych przypadkach trzeba czekać nawet i po kilka lat na dostarczenie lokalu socjalnego. Pojawia się zatem pytanie, co zrobić w takich sytuacjach. Teoretycznie najprostszym rozwiązaniem jest wystąpienie w stosunku do gminy o odszkodowanie z powództwem sądowym z tytułu niedostarczenia lokalu sądowego, mając na uwadze artykuł 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów. Niemniej jednak takie powództwo nie czyni zadość wszystkim problemom, jakie pojawiają się w związku z eksmisją z lokalu mieszkalnego. Na przykład, po pierwsze, na przeprowadzenie procesu potrzebny jest odpowiedni czas, po drugie, uzyskanie odszkodowania od gminy wcale nie jest równoznaczne z otrzymaniem fizycznie lokalu socjalnego na dokonanie eksmisji, ponieważ gmina fizycznie w danym momencie może takiego lokalu po prostu nie mieć. I po trzecie, uzyskane odszkodowanie może niekoniecznie odpowiadać wszystkim szkodom poniesionym w związku z zajmowaniem bez tytułu prawnego lokalu przez osobę eksmitowaną na przykład może nie pokrywać takich niewymiernych szkód jak zakłócenie spokoju i porządku domowego czy chociażby też innych szkód dokonywanych przez taką osobę ale takich które ciężko jest jej udowodnić na przykład dewastacji lokalu czy też innych części nieruchomości na przykład klatek schodowych budynku Mając na uwadze powyższe pojawia się pytanie co zrobić w takich sytuacjach jak znaleźć rozwiązanie które by czyniło zadość panującym realiom w mojej ocenie jednym z rozwiązań takiej sytuacji może być zawarcie ugody z gminą, ugody inaczej porozumienia dotyczącego zawarcia, dotyczącego dostarczenia lokalu socjalnego. Porozumienie takie może być w ten sposób ułożone, aby one czyniły zadość oczekiwaniom obu stron. Dzięki takiemu porozumieniu na przykład możemy uzyskać konkretny termin dostarczenia lokalu socjalnego, a co z tym idzie ustalić konkretną, realną datę wyprowadzenia się osoby eksmitowanej z nieruchomości. Po drugie uniknąć kosztownego procesu, a także czasu niezbędnego na jego przeprowadzenie, procesu, który nie zawsze może być wygrany przez wierzyciela wyroku eksmisyjnego. Po trzecie można skłonić gminę do pracy nad osobą eksmitowaną. Aby ona złożyła wniosek o dodatek mieszkaniowy, a tym samym chociaż po części pokryć koszty związane z utrzymaniem lokalu zajmowanego przez taką osobę. Po czwarte, można skłonić gminę, aby pracowała nad osobą eksmitowaną, w tym sensie, iż dostarczy jej lokal odpowiadający. Potrzebom tej osoby, na przykład lokal na parterze, w budynku z windą, lokal w pobliżu szkoły, czy też szpitala, gdy ta osoba e, wymaga e, zwiększonej ilości op zwiększonej opieki medycznej. E, a co za tym idzie, spowoduje to, mm, że ta osoba przeprowadzi się do lokalu socjalnego bez konieczności angażowania komornika, co jak wiemy, jest związane z kosztami. E, gmina, natomiast dzięki. E, Podpisaniu takiej umowy może uzyskać przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to zrzeczenie się przez wierzyciela wyroku eksmisyjnego prawa do odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. Po drugie, gmina może dzięki temu usystematyzować, zharmonogramować dostarczanie takich lokali socjalnych w związku z orzeczeniami sądowymi uzyskanymi w tym zakresie. A co za tym idzie urealnić swój proces dostarczenia takich lokali, ponieważ jak wiadomo nie jest możliwym natychmiastowe dostarczanie lokali socjalnych w każdej sytuacji. Związane jest to notabene z niewystarczającą ilością lokali w stosunku do potrzeb, lokali komunalnych, jak również na przykład takim czynnikiem jak konieczność remontu lokalu socjalnego przed jego dostarczeniem co z kolei związane jest z takimi rzeczami jak konieczne zastosowania procedury zamówień publicznych. Za wskazane należy uznać przed podpisaniem takiej ugody dokładne poinformowanie wierzyciela w wyroku eksmisyjnego o sposobie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez, przez gminę, jak również o terminologii używanej w tym procesie. Jest to o tyle istotne, iż może on to pozwolić uniknąć potencjalnych nieporozumień, jakie mogłyby się pojawić w toku wykonywania życzonej ugody. Z moich osobistych doświadczeń wynika, iż 90%, około 90% osób, z którymi negocjowałem zawarcie takiej ugody, było gotowych ją podpisać i taką ugodę podpisywało.